Fani popój roka od ostatniej środy przeżywają głęboką żałobę na wieść o śmierci 56, letniej. Sinead Oconnor, gwiazda znana, między innymi ze swojej wersji przeboju Notfinkcją, parę z dwa odeszła zupełnie niespodziewanie, dlatego w mediach błyskawicznie zaroiło się od spekulacji na temat możliwych przyczyn zgonu. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, fakt, jak ciężko Oconnor przeżyła odejście swojego syna w zeszłym roku. W pewnym momencie gwiazda trafiła nawet do szpitala, ponieważ podobno straciła dalszą chęć życia. Nie musiało to jednak wcale oznaczać, że z wczorajszą śmiercią artystki wiąże się cokolwiek podejrzanego. Jak podaje Daily Mail ostatnie miesiące upłynęły szuchadzie Sadakat, bo tak od pewnego czasu oficjalnie nazywała się Oconnor, w raczej pozytywny sposób. Gwiazda przeprowadziła się do Londynu i ochoczo informowała swoich fanów o szczegółach dekorowania nowego mieszkania. Sporo też żartowała i otwarcie mówiła o chęci powrotu do studia nagraniowego a nawet międzynarodowych koncertów. Niestety, tego ostatniego już nie doczekała. Rzecznik z Sotland Yardu oficjalnie potwierdził, że zmarła 56, klatka została znaleziona w jej londyńskim mieszkaniu tuż po 11 w minioną środę. Służby poinformowały rodzinę artystki. Ale co jeszcze ważniejsze śmierć Oconnor nie jest traktowana jako podejrzana. Oznacza to, że wysłani na miejsce funkcjonariusze policji nie dostrzegli niczego nietypowego czy wskazującego na udział osób trzecich, nadal nie podano co prawda oficjalnej przyczyny zgonu. Ale sytuacja i tak jest obecnie dużo bardziej jasna niż jeszcze kilkanaście godzin temu. Scotland Yard zaznaczył również w wysłanym do mediów oświadczeniu, że akta opisujące sprawę trafią na biurko koronera, który jeszcze szczegółowo je rozpatrzy. Na ten moment nic nie wskazuje jednak na to, by były powody na zawiązanie szczegółowego śledztwa. Zobacz też. Hanna Liss głęboko wstrząśnięta. Naprawdę powiedziała to po śmierci co connor to connor od lat walczyła z demonami. To jej dolegało, nie żyje gwiazda hitowego amerykańskiego serialu. Wszyscy go uwielbiali.